Rysiek Riddell to postać wyjątkowa, bardzo złożona. No i przede wszystkim mająca chociaż jedną wspólną cechę z tobą. Ma Rysiek ze mną jedną wspólną cechę. Ja też nie znam nut. A, to już dwie. Bo ja myślałem o tym, że obydwa jesteście ślązakami. A, no to już dwie. W moim odbiorze, takim właśnie medialnym, Rysiek Riddell to wybitnie zdolny bluesman. Nad wszystkim człowiek, który no, tragicznie był uzależniony od heroiny. On się w ogóle urodził nie w tym czasie i nie w tym miejscu, bo Rysiek kochał westerny, oglądał westerny i był kowbojem. No a z tym uzależnieniem, wiesz, moim zdaniem nawet gdyby pił mleko, to i tak napisałby te piękne piosenki i tak skomponowałby te piękne melodie. Postać, która jest fascynująca i postać, którą znałeś. Wiesz co, trudno się robi takie postaci, które znasz naprawdę, to był gość, z którym rozmawiałem. To jest tak, jakbyś brata w tej chwili na przykład miał swojego pokazywać w tym programie. Jest pewnego rodzaju niezręczność. Trudno mi się to ćwiczy. W innej piosence mi idzie, a w tej piosence mi nie idzie. On miał tylko dwie pozycje. Jedna pozycja albo stał całkiem pod statywem, tak. A druga pozycja stał daleko, że tu mógł pociąg przejechać. Tak. Narzekanie, wiesz, nie wiem jak... No ty nie wiesz, jak ten numer masz zaśpiewać. No to dokładnie nie to... wiem, jak mam to zrobić. Dokładnie o to chodzi, tak. Ona zawstydza mnie, zawstydza mnie. Dobrze, tylko nie wibruj. Nie wiem, jak mam to zrobić. I tu musisz mieć tego bum, bum, bum. Jasna? Ciemna. Tak, jasna? Nie, wokół ciemno jest. Tak, ciemno jest. Już widzę tych hejterów na tych forach, jak będą opisywać, co my tu z Ryśka robimy. Chyba walmy kilka drinków. Więcej zaangażowania tu. Czuję się jak Benjamin. Czuję się jak Benjamin. Pewne akcenty są. A to śpiewasz wersję z 76, a ja śpiewam 83. Co jest z tym Ryśkiem? Technicznie już teraz, nie emocjonalnie. Moim zdaniem, żeby śpiewać bluesa, żeby czuć bluesa, to jest taka muzyka, której też trzeba się uczyć, podobnie jak jazzu. I to tego nie zrobisz w tydzień. To jeżeli tego nie masz w sobie, jeżeli to nie gra w tobie, no to potem nie jest to prawdziwe. A generalnie kwintesencja śpiewania jest, żeby śpiewać od serca, prawdziwie. Czerwony jak cegła, rozdziany jak pies, muszę mieć, muszę umieć. O nie, nie mogę tak podejść, ty musi mieć grzech, muszę mieć, muszę umieć. Ja widzę, że dzisiaj będzie ciężko. Ja ci życzę dużo szczęścia. Naprawdę. Będzie ci potrzebne. Nie dziękuję. I nie dziękuj. Szanowni Państwo, oto Krzysztof Respondek. Dzisiaj w naszej windzie skazany na bluesa, czyli Rysiek Riddell. Specjalnie dla was. Pozdrowienia ze Śląska. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Chyba walnę kilka drinków i tak nakręcą mnie.
grzech muszę mieć. Muszę ją mieć. Proszę państwa, Ślązak wykonuje piosenki Ślązaka. Piosenkę Ślązaka Czerwony jak cegła. Krzysztof Respondek! Jako niezapomniany Riedel. No i jestem ciekaw bardzo, co powie Paweł. Ja nie mogę spokojnie po prostu słuchać. Nie mogę się uspokoić po tym twoim wykonaniu. Ja tak gdzieś na świeżo mam po prostu w głowie te prawdziwe, oryginalne występy Ryśka Rydla i to jego śpiewanie takie całym sobą, tak na zatracenie. Twoje wykonanie po prostu... i wizerunkowo, i tak barwowo, to po prostu jakby jeden do jednego. Aż mi było źle to znosić, bo wiem, że go nie ma. A ty zrobiłeś to przepięknie. DJ Adam. Ja mam swoją teorię na temat Ryśka i uważam, że dzisiaj przede wszystkim oddałeś mu pokłon feelingiem. Już nie chodzi o barwę, bo barwa jego była bardzo charakterystyczna, ale ten feeling, gdzie ślizgał się po tych nutach, gdzie on potrafił jednocześnie być obok, a jednocześnie być w głębi tej kompozycji. Więc to mi się najbardziej podobało. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze chciałam coś dodać. Tak. Ty, Ryśku, tylko ty, Krzyśku, bardzo dobrze śpiewasz. I masz w naturalny sposób już opierasz głos. I to też jest ta siła, która... no, która czyni cię dobrym, a w tym wypadku za dobrym. A, dziękuję, bo tego nie wiedziałem. Już wiem, co mi się przypomniało, bo rzeczywiście lata 80. to są przegrywane kasety z kasety na kasetę. To była siódma kopia, już tam nikt nie słyszał i przypomniałem sobie, że jak słuchaliśmy tej piosenki, to zawsze wydawało nam się, że tam jest gorący jak pies. Proszę bardzo, proszę państwa. Nasz wspaniały Krzysztof Responde. Jako Ryśek Riedel.